meczu Miedź-Legnica. Spotkanie zakończone zwycięstwem drużyny gości 2-1. Do przerwy Miedź wygrywała 1-0. Przypomnę tylko minuty bramek. 25. minuta Zakrzewski, 75. Masternak, 78. minuta Grzegorzewski. Spotkanie obserwowało 400 widzów. Witam Państwa, witam trenerów obu drużyn. W pierwszej kolejności pomeczowe opinie. Najpierw trener drużyny gości pan Bogusław Bajak. Ja mogę tylko powiedzieć, że cieszę się ze spotkania z moim byłym zawodnikiem i bardzo dobrym trenerem Piotrkiem Mandyszem, bo dla niego mam pewien szacunek od lat. Natomiast co do meczu, to powiem jedną rzecz, że my bardzo mocno do tego meczu się przykładaliśmy. Widzieliśmy, że to taka jedna z większych bitew tej całej batalii awansu jednego i drugiego zespołu. Ja do tej bitwy przygotowałem się w ten sposób, że obserwowałem tych z kamerą i dwa ich mecze z Górnikiem Wałbrzychowa. Ja myślę, że dzisiaj oprócz tego, że może kibice nie byli zadowoleni, ale był to mecz taktyki. My żeśmy wyłączyli im młodszych obrońców, bo oni zagrali takim samym systemem, wyłączając nam grę o tym. Może było w tym momencie mniej kultury grania, a nastąpiła kompletna walka i wymiana ciosów, która mogła się zakończyć różnym wynikiem. Ja powiem szczerze, że cieszę się, że mieliśmy podwajanie. Jedno zadanie taktyczne mój zespół kompletnie nie wykonał, to jest Masternak. Wiedzieliśmy, że Leo i mam pretensje do asystentów, że wpuszczając następnych zawodników na plac, nie przekazali to w tym momencie po zmianach ma wziąć Mariuszy. Cieszę się z tych punktów niezmiernie, bo przyjechaliśmy tu, nie ukrywam i mówię to z całą prawdą, przynajmniej zremisować, a i zwyciężyć. Powiedzieliśmy, że sytuacja w tabeli właśnie w tej fazie rozgrywy, w tych dwóch fajnych zespołach, będzie na pewno napięta ta bitwa i my tą bitwę dzisiaj wygraliśmy, wyprowadziliśmy dwa potężne ciosy i tylko nie były w stanie w dzisiejszym meczu zremisować. Natomiast jedna rzecz podstawowa, że no, ja nie mówię o tym, że pan sędzia nie komentuje, ale powiem dwa słowa, no, na tym poziomie, na taki mecz, gdzie naprawdę te drużyny mają w swoich szeregach zawodników z przeszłością ekstraklasową czy pierwszoligową, no to sędzia musi czuć piłkę, no, przecież tu było więcej gwizdku i więcej wariacji niż po prostu grania w piłkę. I tu jest szok, bo ten zespoły mogły grać w piłkę, bo jeden i drugi umie grać. Ja mam tyle. Dziękuję bardzo. Teraz trener WKS-u, tylko pan Piotr Mandysz. Myślę, że w dniu dzisiejszym wygrał zespół nie lepszy, a bardziej cwańszy. Zespół Miedzi miał w swoich szeregach kilku wyjadaczy, którzy w trudnych momentach dla tego zespołu, a tak jak również były, potrafił umiejętnie przytrzymać piłkę, potrafił wybić nas z rytmu i tak jak trener gości powiedział, wyprowadził dwa ciosy, ale te ciosy były po naszych kardynalnych błędach. Pierwsza już w sytuacji opanowanej, niestety nie można pozwolić nabić przeciwnika. Nam się to przytrafiło, z tego poszło dośrodkowanie w sytuacji, gdy zespół opuszczał swoje pole karne. To jest sytuacja bardzo trudna i praktycznie nieprzewidywalna. Stąd się wzięła pierwsza bramka, którą Zakrzewski wykorzystał, a druga to wiele razy mówiłem swemu zespołowi, że zespół najtrudniejszy moment ma po strzelonym golu. Wtedy rzuca się na przeciwnika i można go łatwo skarcić. Dzisiaj tak się stało u działa Miedzi, która w sytuacji, w której wydawało się, że mój zespół pójdzie za ciosem i dobije przeciwnika, nas skarciła. Stąd ta porażka, myślę, że niezasłużona, no, ale liczy się to, co jest w sieci. A dzisiaj zespół Miedzi strzelił o jedną bramkę więcej od nas i wygrał to spotkanie. Mogę go pogratulować, Bogdanowi ci tylko tego zwycięstwa, bo z przebiegu gry myślę, że myśmy na porażkę na pewno nie zasłużyli, ale chciałbym też wrócić z Legnicy z trzema punktami, nie będąc może aż tak lepszym zespołem, jak wynik pokazał. Ja tylko ci powiem, Piotr, tak, żebyśmy nie doczekali do tego meczu, bo to różnie z trenerami bywa. Natomiast muszę powiedzieć, że jak tylko Piotr tutaj podkreślił, to normalnie przebieg gry, bo taka jest w tym momencie prawda, jeszcze tak, bo tak więcej by było gry i więcej cwaniactwa w obu zespołach, gdy sędzia pozwolił pociągnąć tą grę. Przecież to była niesamowita walka, ale nie zawsze to trzeba było przegrywać, bo przecież w górze można walczyć. A ja zasłużyłem na to, że faktycznie będzie karę płacił u mnie Herbert, który za pierwszą żółtą kartkę. Natomiast muszę powiedzieć jedną sprawę, że uważam, że Piotr również znał dobre strony naszego zespołu i złe, bo widzę, że to taktycznie te dwa zespoły były sobie już zdane, a jeszcze do tej pory przecież w tych składach i w tych zestawieniach nowych zawodników nigdy nie grały. I myślę, że i Piotrowi mi potrzebny jest czas,
ten drugoligowy czas, który my, Piotrek, który pasował w Lidze i w Ekstraklasie, musimy po prostu ją poznać. Ja mam problem z młodzieżowcami, nawet do tego stopnia, że te zmiany, które robię z młodzieżowcem, nie zawsze mi się udają i uczę się tego cały czas. I na pewno będę rozmawiał szefostwem o przynajmniej pozyskaniu jeszcze z dwóch czy trzech uzdolnionych młodzieżowców do drugiej. Dziękuję bardzo. To były tłumaczone opinie trenerów, a teraz czekamy na pytania od Państwa. Patryk, tu będzie nie zawodni do trenera Matwiesza. Panie trenerze, ostatnio na meczu tutaj pierwszym inauguracyjnym dziwiliśmy się trochę zostawienia Bizaka po lewej stronie. Pan bronił tej decyzji i tak się zastanawiam, czy po dzisiejszym meczu też pan uważa, że to jest dobre rozwiązanie? Czy jednak warto dać Krzyśkowi szansę w środku? Ja powiem tak, Krzysiek Bizacki w meczu z Górnikiem Wałbrzy grał tak w drugiej połowie. Po wprowadzeniu drugiego napastnika, natomiast pierwszy grał na tej pozycji, do której ostatnimi czasy był przyzwyczajony dziesiątki. Dokładnie. Myślę, że dzisiaj Krzyś nie zagrał meczu jakiegoś rewelacyjnego, ale w ostatnich spotkaniach, które grał, czyli myślę o drugiej połowie spotkania z Raną i na pewno spotkania w Bytowie, którego pan nie miał okazji zobaczyć, grał świetnie. Stąd nawet tak doświadczonego zawodnika trudno rzucać po różnych pozycjach, bo nikt tego do końca nie lubi. My gramy u siebie, my chcemy zdobywać bramki. Mam w tej chwili do wyboru czterech napastników. Szkoda by było grać tylko i wyłącznie jednym. Do tej pory w Miedzi Legnica na prawej stronie grał młodzieżowiec i grał na pewno naprawdę niepewnie. Jeżeli Piotr to wyczytał i wiedział, czy przekazane zostało mu, no to faktycznie tam by było uderzenie. Ja natomiast Bizackiego dzisiaj rozpisałem na dwóch pozycjach, bo tak jak Piotr mówił, on grał od początku z Wałbrzychem na pozycji numer 10, czyli rozgrywacza. My daliśmy mu Feciuka i stąd Feciuk w składzie. Trochę zamieszania w pierwszych piłkach było, ale tam grał też doświadczony zawodnik. Przecież u mnie na prawej obronie Mariusz Zasada, to przecież też nieprzypadkowy chłopak. Także Bizakowi wcale nie było. Spotkali się dwaj ligowcy na boisku jednego ligowego. Dziękuję bardzo. Czekam na kolejne pytania. Nie mam pytań więcej.